Proszę Państwa, rozmawialiśmy się na temat tego projektu uchwały, w sprawie zakupu samochodów i tak dalej. No, chciałem zwrócić uwagę na to i zwracałem rzeczywiście, że no, jesteśmy w takim stanie rzeczywiście, no bo pisze się w Orce wszędzie, że jesteśmy zadłużeni, że od 2017 do 2020 zadłużeni poszło 100% i tak dalej. No niestety przyszedł taki czas, żeby się zastanowić nad każdą jedną złotówką. Tutaj, no dobrze, ja jestem za tym, żeby jednostki pozyskiwały środki, jeżeli pozyskują, ale to musi być jakoś unormowane, ludzkie, bo inaczej, bo widzę, że to jest wyścig szczurów, kto szybciej, kto lepiej i tak dalej. Skorzystam z obecności pana komendanta i zapytam, bo padło tu na komisji takie hasło, że no, że brakło Wołowicom, bo Czyłówek dostał na samochód całą kwotę. Chciałbym zapytać, jak to jest, panie komendancie, czy rzeczywiście tak Wołowice po prostu nie dostały tej pełnej kwoty, bo dlatego, że Czyłówek dostał? Proszę nam to powiedzieć, bo różne takie tutaj historyjki krążą po gminie. Proszę bardzo. Panie komendancie, momencik. Szanowni Państwo, nie wiem co powiedzieć, od czego zacząć, bo po prostu jestem obiema rękami za tym, żeby ten samochód do Wołowic kupić, ale jestem też obiema rękami za tym, żeby takich nieprawdziwych informacji nie rozpowszechniać. Bo to jest w kierunku Czułówka i mojej osoby pomówienie. Myśmy, proszę Państwa, nikomu ani grosika nie zabrali. Myśmy złożyli wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczego. Bo Wojewódzki Fundusz tylko i wyłącznie daje dotacje na takie samochody. Natomiast OSP Wołowice złożyły wniosek przez gminę, bo gmina składała wniosek, do Urzędu Marszałkowskiego o zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zarząd gminy na posiedzeniu zarządu, mam nawet uchwałę przy sobie, wskazał jednostkę OSP Wołowice do zakupu tego samochodu, ale do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. A jeżeli Państwo się orientujecie, to samochód ratowniczo-gaśniczy, a samochód rozpoznania ratowniczego czy rozpoznawczy to są dwa różne samochody. W tym momencie, według mojej oceny, OSP Wołowice złożyły tak jakby dwa wnioski. Jeden wniosek do funduszu, drugi wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. I oba wnioski są na tak jakby inne samochody. Ja Państwu przeczytam Bezpieczny Strażak, jest to z programu Bezpieczny Strażak z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zakres finansowania. Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na raz. Zakup i wyposażenie jednostek OSP w sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego regulaminu. Samochód rozpoznawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, w tym pojazd terenowy typu quad, którego pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku. I modernizację naprawy samochodu ratowniczo-gaśniczego. Więc jak można składać wniosek o zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, gdy nie ma w tym programie takiego samochodu? Ja tego nie rozumiem. I powiem Państwu tyle, że mówi się tylko o Czułówku, ale jednostka z Przeginii Duchownej złożyła do tego samego programu wniosek o pojazd typu quad i dostała 40 tysięcy dofinansowania. A też nie było mowy o tym, że będzie kupowany samochód, że będzie kupowany pojazd typu quad do Przeginii Duchownej. Regulamin tego programu nie wymaga żadnych, nie wiem, opinii
czy zarządu gminnego, czy gminy, czy kogokolwiek. Jednostka, jeżeli dysponuje pozostałą kwotą, może sobie złożyć wniosek. Jeżeli dostanie dotację, to dobrze. Jeżeli nie dostanie dotacji, to się mówi trudno. I powiem Państwu więcej. To nie jest tak, że myśmy komuś coś zabrali. Bo tu nie tylko czołówek dostał dofinansowanie na ten samochód. Dostały inne jednostki, a 11 innych zostało odrzuconych. No i co ci 11 innych ma powiedzieć, że to czołówek im też zabrał? Ja się zastanawiam nad jednym, jak będzie rozliczane te dotacje, bo rozliczenie dotacji niezgodnie ze złożonym wnioskiem może skutkować, że gmina z Urzędu Marszałkowskiego nie dostanie zwrotu tych 30 tysięcy. Bo już mieliśmy taki przypadek w historii 2 lata temu, jak jedna jednostka nie w właściwym terminie zapłaciła wykonawcy, gdzie gmina była w plecy ponad 40 tysięcy złotych. Ja się obawiam, żeby nie doszło do takiej sytuacji, bo proszę Państwa, to są dwa różne wnioski. Jeden wniosek na samochód ratowniczo-gaśniczy, a drugi na samochód rozpoznania ratowniczego. I myśmy nikomu nic nie zabrali. Po prostu ja nie byłem nawet świadomy tego, że OSP Wołowice do Funduszu Wojewódzkiego będzie składać wniosek o samochód ratowniczo-gaśniczy. A w tym momencie jest złożony wniosek o samochód rozpoznawczy. Bo ja tu mam wykaz dotacji, które zostały przydzielone i tu jasno i wyraźnie jest napisane. Mogę Państwu nawet to udostępnić. Zresztą to nie jest tajemnicą, to jest w internecie, że Ochotnicza Straż Pożarna w Wołowicach zakup samochodu rozpoznawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony fabrycznie nowy z napędem terenowym, wnioskowana kwota 245 tysięcy, przydzielona 45 300 ileś tam z groszy. To jest jeden, a tu jest drugi wniosek, który złożyła gmina w imieniu OSP Wołowice i pisze to jak W. Samochód pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy, lekki od 3 tony do 7,5 tony. No więc o czym my rozmawiamy? Rozmawiamy o dwóch różnych samochodach. Ja nie wiem, jak się to zakończy. Cóż ja więcej mogę powiedzieć? Ja jestem obiema rękami za tym, żeby ten samochód został kupiony, ale tak jak powiedziałem, jestem zdecydowanie przeciwny takim rozpowszechnianiom informacji, mówienia do radnych, do pani wójt i nie tylko, do innych osób, bo do mnie dochodzą informacje z różnych stron, że czołówek i siódek okradli Wołowice. No więc jest to grubo nie w porządku, proszę Państwa. Bo myśmy nikomu nic nie zabrali. Bo o czołówku się mówi. Natomiast o przegminie duchownej, że też dostali 40 tysięcy, nie wspomni się ani jednym słówkiem. I uważamy wszyscy, że jest fajnie. Ja uważam, że jest niefajnie. Ja uważam, że należą się w naszym kierunku jakieś przeprosiny, bo tak jak powiadam, Urząd Marszałkowski w swoim regulaminie wymaga wskazania przez zarząd gminny, więc zarząd gminny podjął taką uchwałę jeszcze w trybie takim natychmiastowym, bo to był bardzo krótki termin, bo to był 1 albo 2 dni i podjęliśmy uchwałę, bo byliśmy poinformowani o zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego i uchwała zarządu gminnego też jest napisana na samochód ratowniczo-gaśniczy, a nie na rozpoznania ratowniczego. Też mogę Państwu pokazać. Zresztą to nie jest tajemnicą, to wszyscy wiedzą. I tak się sprawy mają, jak się mają. I ja nie wiem, co w tym momencie na ten temat mówić. Jeżeli ma ktoś z Państwa coś jeszcze do zapytania, bo ja już wyczerpałem swoje informacje. Dziękuję Panie Komendancie. Proszę bardzo. Pani Radna Brońska. Ja mam takie jeszcze jedno pytanie, ponieważ wcześniej, kiedy pani wójt wprowadzała autopoprawkę, też była mowa o samochodzie ratowniczo-gaśniczym. Czy ja jestem laikiem w tej kwestii, więc proszę mi wybaczyć, ale dopytam, bo tutaj w uzasadnieniu do projektu jest znowu napisana jeszcze kolejna nazwa, zakup samochodu bojowego, więc dlatego jeżeli jest tutaj pan komendant gminny, pan Siutek, to też proszę mnie sprostować, czy bojowy to jest ratowniczo-gaśniczy, czy bojowy to jest rozpoznawczy, czy co to za nazewnictwo tutaj się zgadza.
Proszę Państwa, według mnie samochód bojowy to jest taka ogólna nazwa samochodu strażackiego. To nie jest wyszczególniony. Jest samochód ratowniczo-gaśniczy, jest samochód gaśniczy, jest samochód specjalny typu dźwig, podnośnik, inne rzeczy. Jest samochód rozpoznawczy i rozpoznania ratowniczego. Samochód ratowniczo-gaśniczy to jest taki samochód, który jest przystosowany do przewozu osób, sprzętu i środku gaśniczego. Czyli powiedzmy niekoniecznie zbiornika z wodą, mogą być jakieś gaśnice, inne rzeczy, które będą gasić pożar. Natomiast samochód rozpoznawczy to jest samochód typowo do przewożenia osób, czyli powiedzmy dwóch czy trzech strażaków, którzy jadą na rozpoznanie, zobaczyć co się tam dzieje. A samochód rozpoznawczo-ratowniczy to jest taki samochód, który jest przystosowany do przewożenia osób i jeszcze jakiegoś tam drobnego sprzętu, ale nie gaśniczego, typu torba R1, typu defibrylator, typu, nie wiem, czujnik wielogazowy, czy aparat powietrzny, czy cokolwiek. Bez środków gaśniczych. Taka jest różnica. To, co mogę Państwu powiedzieć, mówię na bieżąco. Takie, jakie mam informacje. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę, Panie Radny Dudek. Tak, jest to pytanie, jest bardzo dużo pytań. To, co się teraz dowiedziałem, no dobrze, że jest Pan Komendant, wytłumaczył mi, o co chodzi, bo tak, z tego, co zrozumiałem, OSP w Łowicach na sam rozpoznawczy, a Pani Wójt złożyła wniosek na bojowy. Pytanie, jak to się stało, że po prostu dwa wnioski wpłynęły? Czy mamy w ogóle kontrolę nad tym wszystkim, proszę Państwa? W dobie kryzysu, w dobie braku środków po prostu sobie tak żeglujemy sobie tak na burzonym morzu. Tak, owak i tak dalej, proszę Państwa. Ja teraz zgłupiałem, ja już nie wiem co robić. Bo nie wiem tak naprawdę to, co powiedział Pan Komendant. Czy my jak kupimy bojowe, czy ta dotacja nie zostanie, muszą nawet zwrócona, jeżeli chodzi o rozpoznawczy samochód. Nie wiem. Już teraz tak zgłupiałem, że totalnie, proszę Państwa, nie mogę się pozbierać. Nie wiem jak to ugryźć, o co tu nawet pytać. Jak to jest, że pan prezes nie dogadał się z panią wójtową? O co walczymy? O co wnioskujemy? Proszę Państwa, naprawdę nie chcę wracać do historii. Ile tu było problemów z zakupem dużego, średniego samochodu bojowego dla Wołowic? Gdzie brakło, przetarg się odbył, proszę Państwa, a brakło 100 tysięcy na zapłatę. Ile tu było podchodów, ile tu było po prostu różnych cudów. I później rzeczywiście cedawało się na świętej pamięci Szymona, bo jakby wziął kredyt, nie 250, tylko 350 została, bo była załatwiona. Tak skwitowane to zostało na sam koniec. I teraz ja już sam nie wiem, o co tu chodzi. A to mnie przeraża, że tak naprawdę to 100 tysięcy dajemy. Podajemy 60 tysięcy plus 40 tysięcy jest z Rady Sowieckiej. To w sumie jest 100 tysięcy środków gminy. Bo sowieckie też są gminne środki, proszę Państwa. Jeszcze nie wiemy, co będzie, bo może się okazać, że przetarg będzie ogłoszony, proszę Państwa, nie wiadomo co to za samochód będzie, bo jak będzie bojowy, to nie dostaniemy dotacji na rozpoznawczy. Jak będzie rozpoznawczy, to jakim prawem Pani Wójt daje na samochód bojowy? Tego już nie wiem. Proszę mi to wytłumaczyć, bo ja zgubiłem całkowicie i teraz nie wiem, co robić. Najlepiej to wziąć i wyjść i zamknąć to wszystko. Jeżeli bym mógł jeszcze dwa słowa wyjaśnienia. Powiem tak, to jak już kiedyś do Pani Wójt powiedziałem, to jest kombinowanie jak koń pod górę. Ja rozumiem, że zdobywanie środków, szczególnie z zewnątrz, jest bardzo trudne. I można by to było wszystko połączyć, oczywiście można by było, bo jeżeli się to mądrze wszystko opisze, bo samochód ratowniczo-gaśniczy będzie szedł do rozliczenia do Pana Marszałka, a samochód rozpoznawczy będzie szedł do rozliczenia do funduszu. Jeżeli teraz Pan Marszałek, wszystko zależy, jaki ten samochód zostanie zakupiony, bo ja nie wiem do końca, jaki ten samochód zostanie zakupiony. Jak samochód zostanie zakupiony rozpoznawczy, to podejrzewam, że u Marszałka może być problem z rozliczeniem tych 30 tysięcy dotacji. Jeżeli zostanie zakupiony ratowniczo-gaśniczy, to mnie się wydaje, że fundusz wojewódzki łyknie to wszystko i nie będzie wielkiego problemu. Chyba, że jakaś dobra dusza doniesie to wszystko i pokaże, jakie są dokumenty, czy to jest zgodne ze złożonym wnioskiem, czy nie. Dlatego my, podejmując uchwałę w zarządzie gminnym, byliśmy na 100% przekonani, że to chodzi o samochód ratowniczo-gaśniczy.
I jeżeli ja bym wiedział, że Połowice będą czynić starania o dotację z funduszu wojewódzkiego, to ja bym takiego wniosku do funduszu nie składał. Po prostu, żeby im się nie spieprzać paradę. Ale przecież było jasno i powiedziane, jeszcze pan prezes mówił, że no na obecną chwilę ratowniczo-gaśniczy, bo jeszcze nie wiemy, czy to będzie lekki, czy średni, bo nie wiemy, jakie będziemy mieć pieniądze. No więc nam nic nie zostało, byliśmy 2 lata do tyłu na kupnie samochodu, pandemia przeskoczyła, mamy własne środki, nie potrzebujemy dodatkowo dotacji z urzędu gminy, czy z innych instytucji, mamy 130 tysięcy przyznanych dotacji, 120 z funduszu i 10 z powiatu krakowskiego i mamy 120 tysięcy tam z haczykiem. Ja nie wiem, czy je będzie utrzymanie. Jeżeli gmina będzie chciała korzystać z tego samochodu, to pewnie będzie utrzymanie na gminę. Jeżeli nie będzie chciała, nie weźmie go na stan na utrzymanie, to będziemy go sami utrzymywać. Tylko jak panie radny przyjdzie, potrzeba, żeby coś tam gdzieś przewieźć, czy zrobić, czy zajechać, to wtedy będziemy wystawiać rachunki za korzystanie z tego samochodu. Bo jesteśmy dzisiaj wszyscy mądrzy i bogaci, bo się nic nie dzieje. Ale kilka tygodni do tyłu pokazało, jak była powódź, mini powódź, gdzie tam rybną zalewało, że każdy sprzęt, który był w zasadzie potrzebny. I wtedy się już nic nie mówi. Tyle. Proszę panie radny Wojto. Uważam, że jeżeli ktoś kupuje samochód za swoje pieniądze, nie potrzebuje pomocy gminy, to samochód, nawet 5 samochodów. Natomiast jeżeli według mnie występuje straż obojętnie jakiej miejscowości o dofinansowanie, to powinien spytać się wcześniej jeszcze mnie zgodę gminy na to, jeżeli chce mieć później dofinansowanie. To nie może tak być według mnie, że jest pospolite ruszenie, bo powiem tak, straż jest bardzo potrzebna. Pan tu mówi oczywiście, co będzie powódź. To jest takie hasło piękne i rzeczywiście człowiek śpi, straż jedzie w nocy, czytają strażacy, wielki szacunek dla strażaków, dla ich działania, dla... Tylko nie może być też tak, że ktoś tam ma większe też możliwości dojścia i zachodzą, tak to mówił pan radny, wyścig szczurów. Jeden przed drugim się stara samochód. Jeżeli się stara samochód, powinien być pierwsze mieć błogosławieństwo pani wójt i rady na zgodę, że potem to gmina będzie przyjmowała i utrzymywała. I trzeba było przeanalizować, że samochody potrzeba w poszczególnych miejscowościach, strażach, bo każda jest inna. Państwo jesteście oczywiście w ratownictwie, ale to nie tak też w ratownictwie, że pan ma znajomości czy coś, pan sobie tam idzie, zrazi samochód i potem do gminy, bo jak nie, to będzie płacić. To nie jest wyjście. To trzeba ustanowić sytuację, że w każdej jednostce przeanalizować. Ja nie jestem specjalistą o straży, ale tu są specjaliści może straży, jakiś audyt zrobić. Ile, gdzie samochód potrzeba. Nie może być tak, że każdy samochód kupuje w każdej miejscowości na chwilę trafił, a potem przychodzą do gminy, no pomóżcie, dołóżcie. Jeżeli jest tam potrzeba, to trzeba ustalić pierwsze, że taki samochód jest potrzebny, wystąpić o zgodę do gminy, że gmina ewentualnie dołoży środki, czy potem samochód będzie utrzymywała samochód, czy jakieś sprzęty ewentualnie. No tak Czerniwów załatwił sobie drabinę i się drabinę utrzymuje, nie? Jeżeli ktoś załatwia sobie coś bez udziału gminy, to po tym nie powinien przychodzić utrzymanie do gminy. Natomiast jeżeli ja w tej chwili nie znam, tak mówię, możliwości czy sposobu działania poszczególnych jednostek, szacunek wielki, natomiast nie może być też tak, że każdy jeden przed drugim występuje o środki poza gminą, poza organami, a potem przychodzą na koniec roku gminie bidaż piszczy o środki na dofinansowanie, na zakup, a potem na następnym roku trzeba przygotować środki na utrzymanie. Bo jeżeli nawet się kupuje jakiś samochód nowy, potrzebny, to rozumiem, że samochód stary jest do utylizacji, sprzedaży, ewentualnie do zumowania. A nie, żeby było samochód na samochodzie, bo jeden przed drugim ma dzieci małe, się mają piaskownicę, to ma więcej klocków. Wielki szacun, ale uważam, że to powinno być jakoś, nie wiem, przygotowane jakieś. Nie jestem specjalistą co do tych sprzętów, ale mówię tak, są może specjaliści ustalić, jaka jednostka potrzebuje ile samochodów i jeżeli sobie kupuje samochód, to tak mówię, bez udziału gminy, bez błogosławieństwa, to sobie utrzymuje. A jeżeli nie, no to jest potrzebny, ustali się w gminie, że taki samochód potrzebny, to uważam, że powinno się dofinansować.
do utrzymania i do zakupu. Panie radny, jeżeli mogę wyjaśnić, to chciałem tylko pana poinformować, że to nie jest samochód dodatkowo jakby kupiony, tylko to jest samochód, który zastąpi Fiata Ducato z 2000. Ja panu wiem w sytuacji ogólnej, bo tu mówimy o Łowicach, o tym, że ten był smok, bo przeginie, bo jest coś inny. Ja mówię ogólnie, trzeba przeanalizować, ile sprzętu jest w poszczególnych jednostkach, ile potrzeba nam. Jeżeli coś kupujemy, to trzeba byłoby to jest sprzęt. Nie wiem, jeżeli jest potrzebny, to kupić, ewentualnie wymienić na nowy. Bo ja rozumiem, że sprzęt musi być nowy. Jestem dwiema rękami za całym sercem, tylko to nie może być tak, że pan komendant sam decyduje, czy tam nie wiem, w jakiej miejscowości, czy komendant gminny na zebraniu bez udziału Rady Wójta. No to jest szaleństwo. Jeżeli nie potrzebują dofinansowania, to sobie mogą gadać. Jak potrzebują dofinansowania, to muszą być pierwsze uzgodnione z wójtem, z radą, czy takie pieniądze później będą na dołożenie zakupu, ewentualnie na utrzymanie. A przepraszam, czy do Wołowic był samochód uzgodniony z radą? Ja nie mówię, panie komendancie, no nie, ogólnie. No bo pan mówi... A nie mówił pan teraz. Nie mówi ogólnie o Wołowicach, o innych miejscowościach, gdzie przychodzi się na koniec roku, że coś tam brakło, czy nie brakło. Jeżeli coś brakło, no to powiem tak, no jest rzeczywiście, no jak dziecko małym, dziecku im pomożesz, strażakowi pomożesz, no to jest takie działanie na podświadomość człowieka, no bo wiadomo, każdy człowiek jest litościwy, a poza tym no każdy by chciał mieć bezpiecznie we wsi, żeby było bezpiecznie w razie pożaru, w razie jakiegoś wypadku. To jest słuszne, tylko że ja nie mówię, że to jest niepotrzebne, tylko mówię, że należałoby, nie mówię tu o czołówku, gdzie nawet tam w tym wywiadkowictwie, mówię ogólnie o samym systemie działania w gminie. Jeżeli mi pan pozwoli dokończyć, to ja spróbuję dokończyć to, co zacząłem, że ten samochód, który jest kupowany w tym momencie, to nie jest jako dodatkowy samochód, tylko to samochód zastępuje Fiata Ducato, który jest eksploatowany u nas od 2002 roku i w tym momencie go nie ma, bo już jest sprzedany. I po prostu ten samochód nie będzie dodatkowo wprowadzony jako jeszcze jeden więcej, tylko on zastępuje tego, którego już nie ma. A inne auta, które są, to były chyba wszystkie ustalane z gminą, czy się kupuje, czy się nie kupuje. Bo jeżeli dotacja z gminy szła, no to chyba nie trzeba tu więcej wytłumaczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Wójt, tak?